Że trudny moment dla Gieksy, bo przegrywamy kolejny mecz. No musimy zapytać o to, co dzisiaj zagrało w naszej grze, że ten wynik po prostu nie jest lepszy. Trudny moment to my mamy już od paru lat tak naprawdę i trzeba sobie z tym trudnym momentem paroletnim radzić. Niestety dzisiaj zagraliśmy słabe spotkanie, nie wykorzystaliśmy swojej okazji w drugim secie, żeby zremisować w tym meczu na 1-1. Perspektywa tych trzech meczy, oczywiście można wieszać na nas psy i mogą wszyscy krytykować zespół, mnie jest to jak najbardziej zasłużone, ale pytanie jest, jaki jest pomysł na siatkówkę, bo przecież wiemy, że spadają trzy zespoły i na pewno wieczna rotacja składem po sezonach nie pomaga w budowaniu czegokolwiek, a że jest to szósty rozgrywający chyba, tak? Ja wiem, że część też była tak też z mojej winy, natomiast no, ciężko stabilizację i początek sezonu pokazuje nam, że będzie nam niezwykle trudno, bo też spędziliśmy w tym zestawieniu, które mamy obecnie, niewiele czasu i nie sprawdziliśmy się w bojach, bo sparingi to jest kompletnie coś innego niż mecze ligowe. Też można powiedzieć, że treningi wyglądają dobrze, wygląda to ok, potem przychodzi mecz, jest jeden ważny moment, w którym możemy wygrać seta, nie wykorzystujemy i głowy nam opadają. Bardzo trudny moment, ale tak jak już powiedziałem, no, tych trudnych momentów już za nami jest bardzo sporo i nie powiem, że wiem, jak mam sobie z tym radzić, ale już bywaliśmy w takich sytuacjach i jakoś obronną ręką wychodziliśmy, więc pozostaje mi praca, nadzieja i to, że odmienimy poprzez swoją pracę sytuację, w której się znaleźliśmy. Trenerze, wygrywacie dzisiaj w Katowicach. Chciałbym zacząć od takiego wątku czysto sportowego. Co Pana zdaniem dzisiaj przeważyło o tym, że wywieźliście z Katowic komplet punktów? Utrzymaliśmy przede wszystkim przyjęcie. To jest trudny teren. Drużyna Katowic ma bardzo duży potencjał na zagrywce i to było dla nas kluczowe, żeby utrzymać piłkę i grać mądrze w ataku. I tak dzisiaj zrobiliśmy. Ten mecz miał wymiar także trochę pozasportowy, bo wszyscy z wielkim uznaniem patrzyliśmy na to, jak sobie rodzicie z wielkim wyzwaniem, które Was spotkało. Proszę powiedzieć, jak Pan motywował, z jakimi trudnościami się mierzyliście w ogóle w przygotowaniu do tego spotkania? My zaczęliśmy trenować od środy. Wcześniej byliśmy mocno zaangażowani w pomoc, zresztą jak wszyscy mieszkańcy i zresztą jak cała Polska. I tu bym chciał wszystkim Polakom podziękować za pomoc, która napłynęła na południe Polski z całego kraju. Byliśmy zaangażowani i od środy zaczęliśmy trenować. Czwartek trening, za dużo nie trenowaliśmy, za długo nie trenowaliśmy, bo jednak te 4 dni przerwy troszkę nas wybiło i też nie chciałem za bardzo, że tak powiem, zakwaszać zespołu. Jeden trening trenowaliśmy powyżej 2 godzin, to była sobota. Wiedzieliśmy, że jak przyjedziemy do Katowic w niedzielę, to będzie krótszy trening, to samo dzisiaj rozruch, więc powiem tak, troszkę absolutnie baliśmy się tego meczu, ale też nie wiedzieliśmy, jaka będzie nasza dyspozycja, bo jednak Katowice są po 2 porażkach 0-3, ale jednak już grali w plus lidze. Dla nas to było coś nowego, ale dźwignęliśmy absolutnie ciężar gatunkowy tego spotkania. To już kończąc na wątku takim zupełnie pozasportowym, jako Gieksa staraliśmy się dołożyć taką drobną cegiełkę do pomocy, przekazując dochód z tego spotkania na powozie. Rozumiem, że tych potrzeb pewnie jest tam na miejscu sporo. Absolutnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, dziękuję, aż śmieciarki przychodzą, dziękuję wszystkim z całego serca za pomoc, za wiadomości, za wsparcie. To jest niesamowity dla nas czas, bo sport sportem, ale najważniejszy jest człowiek.